No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś chciałbym przedstawić wam swoją listę najrzadziej przeze mnie kraftowanych przedmiotów w Minecrafcie. Starałem się je posortować w taki sposób, aby na samym końcu listy znalazły się te receptury, po które sięgałem najrzadziej. Aktualnie jako youtuber w grze bardzo często przebywam na trybie gry kreatywnym lub przygodowym, więc zapewne znacznie więcej czasu na trybie gry przetrwania spędzacie właśnie wy. Z tego powodu chciałbym przeprowadzić pewien eksperyment i dowiedzieć się, jak to wygląda z wami. W opisie do tego filmu znajduje się ankieta z dokładnie tymi samymi przedmiotami, które znajdą się w tym odcinku. Chciałbym, abyście wzięli w niej udział, a za tydzień pojawi się materiał z wynikami ankiety i sprawdzimy, który przedmiot jest tworzony przez was najrzadziej ze wszystkich. Myślę, że jest to całkiem ciekawa inicjatywa, tym bardziej, że chyba każdy z nas chciałby znać odpowiedź na to pytanie. Jeśli omyłkowo ominąłem jakiś rzadki przedmiot lub blok, który według was powinien znaleźć na tej liście, przepraszam, ale jak zapewne sami wiecie, jest ich w grze od groma. Pamiętajcie, jest to moja osobista lista i zapewne u każdego z was będzie ona wyglądać inaczej. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Jeśli film lub cała inicjatywa ci się spodoba, zostaw opcję w górę, to tylko moment, a jest ona dla mnie wielką motywacją. Czekam również na wasze komentarze odnośnie najrzadziej kraftowanych przez was przedmiotów. A jeśli nie jesteś widzem, zostań nim teraz. Dobra, dość gadania, zaczynamy. Cegły. Cegły? Tak, oto blok otwierający moją listę. Zapewne zastanawialiście się, dlaczego blok cegieł znalazł się na tej liście. Osobiście wolę budować dom z drewna lub kamiennych cegieł, niż szukać po całym świecie gliny. Naprawdę nie pamiętam, kiedy zbudowałem coś ostatnio z tego bloku. Zaczep na linkę. Najczęściej wykorzystywany do tworzenia wszelkich rodzajów pułapek bądź mechanizmów działających przy mobach. Bardzo rzadko kraftowany przeze mnie blok, najczęściej służący mi do zapalania światła, działającego jak czujnik ruchu w danym pomieszczeniu podczas wychodzenia i wchodzenia do pokoju. Blok dźwiękowy. No właśnie, notblock, czy ktoś jeszcze z niego korzysta? Tylko w jednym odcinku mojej survivalowej serii skraftowałem go w celu zbudowania maszyny do tworzenia muzyki, łącząc zegary z kilkunastoma blokami dźwiękowymi. Inne wykorzystanie to dzwonek do drzwi. Jest to blok, który kraftowałem rzadko, jednak od czasu do czasu po niego sięgałem. Polerowany andezyt. Jeden z nowszych bloków dekoracyjnych, a przynajmniej tak ja go postrzegam, który osobiście całkiem mi się podoba. Często jednak o nim zapominam w tworzeniu projektów na trybie gry przetrwania lub po prostu nie mam go pod ręką. Dywany. No właśnie, blok znajdujący się na kolejnym miejscu mojej listy. Nie ukrywam, że bardzo rzadko kraftowałem dywany. W swojej minecraftowej karierze w domu miałem tylko kilka dywanów. Może to dlatego, że jestem osobą, która gra w Minecrafta od ponad 6 lat i nie nadąża za trendami wystroju domków. Zamszony bruk. Owszem, kraftowałem i korzystałem, choć muszę przyznać, że tak naprawdę od niedawna znam dopiero recepturę na kraftowanie tego bloku, więc nie stworzyłem ich za wiele. Kiedyś można było go znaleźć tylko naturalnie i pełnił on funkcję bloku dekoracyjnego. Do dziś pamiętam, jaki prestiż miałem na minecraftowym serwerze, mając zbudowaną podłogę z tego właśnie bloku. Banery. A komu to potrzebne? A dlaczego? No właśnie, banery kraftowałem tylko kilka razy w swojej karierze, najczęściej w sumie grając na serwerach. W sumie nie potrzebowałem ich. Doniczka. Co tu dużo mówić, doniczkę kraftowałem tylko wtedy, kiedy tak naprawdę nie miałem pomysłu na zagospodarowanie wolnego miejsca. A nawet jeśli miałem chęć ją skraftować, dziwnym trafem brakowało mi wśród moich przedmiotów cegieł. Kraty. Nie jestem pewien dokładnie, kiedy została wprowadzona receptura craftingu krat, czy może była ona już dostępna w grze od samego początku istnienia bloka. Zawsze miałem problem z jej zapamiętaniem i tak naprawdę nie miałem większej potrzeby kraftowania krat. Zawsze zabierałem je z twierdzy, a później nie miałem gdzie ich położyć. Swoją drogą lubię chomikować bloki i przedmioty, nawet jeśli ich nie potrzebuję. Nie wyrzucę ich, nie wiem, nie potrafię po prostu spalić cobblestone'a. Nie wiem, czy wy też tak macie? Twarda ziemia. Kraftowany przeze mnie tylko kilka razy na trybie gry przetrwania, najczęściej chcąc zamienić prostym trikiem żwir na dirt,
Jeśli nie wiecie, o czym mówię, zapraszam do filmu w opisie. Polerowany dioryt. Blok dekoracyjny. No właśnie, od kiedy coraz rzadziej zacząłem nagrywać swoją serię MEA, w której budowałem ogromne projekty, tym samym coraz rzadziej korzystałem z bloków dekoracyjnych, a pech chciał, że blok został dodany całkiem niedawno. Diamentowa motyka. Kraftowałem, owszem, przyznaję się, ale tylko wtedy, kiedy miałem aż nadto diamentów, albo przypadkowo zrobiona z zamierzeniem stworzenia kilofa bądź siekierki. Tak, i wtedy to rozczarowanie. Fail. Polerowany granit. Ten blok jest mi zdecydowanie bardziej bliski na trybie gry przetrwania niż polerowany andezyt czy dioryt, choć pomimo tego kraftowałem go niezwykle rzadko. Osobiście nigdy nie miałem pomysłów do jego wykorzystania jako bloku dekoracyjnego albo po prostu niezbyt mi się podoba. Wagonik z lokomotywą. No właśnie, i tutaj mamy problem. Jasne, często kraftowałem wagonik z piecykiem, ale tylko w starszych wersjach gry, kiedy to w grze nie było jeszcze zasilanych torów, a boosterów jeszcze nie ogarniałem. Tak czy inaczej, dziś jest to dla mnie przedmiot zbędny. I rodzi się tutaj ciekawe pytanie, dlaczego nie używamy wagoników z piecykiem? Jest on bardzo tani, lokomotywa potrafi działać przez 4 minuty, pochłaniając tylko jedną sztukę węgla. Wiedzieliście o tym? Skrzynia z pułapką. Trole, pułapki z użyciem tego bloku potrafią porządnie zaskoczyć gracza. Kraftowałem je przeważnie do swojego magazynu, bo jak zapewne wiecie, możemy kłaść na przemian zwykłą skrzynię i skrzynię z pułapką obok siebie. Przez to te się nie łączą. Detektor światła. To prawda, że detektor światła jest dość często kraftowany przez graczy Minecrafta. Postanowiłem go umieścić na mojej skromnej liście, bo jestem jedną z tych osób, dla których detektor światła jest tylko ciekawym dodatkiem. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że może być on wykorzystywany również do ciekawszych mechanizmów niż tylko oświetlenie swojego ogródka. Choć tak czy inaczej, przez cały ten czas, od kiedy możemy wykorzystywać jego funkcję, trzymałem się od niego z daleka. I teraz miejsce 8 już, panie i panowie, kryształ kresu. Nie miałem jeszcze okazji skraftować na tyle dużo kryształów kresu, aby przywrócić smoka do życia, więc... no tak, bardzo mało razy używałem tej receptury craftingu. Miejsce 7, książka z piórem. Z tego co pamiętam, kraftowana przeze mnie dokładnie raz na serwerze Drollercaster World w celu zostawienia notatki dla drugiego gracza. Nie korzystam, preferuję tabliczki. Barszcz. Kraftowane przeze mnie jedyny raz, kiedy to chciałem upewnić się, jak wygląda crafting tejże potrawy. I miejsce 5. Przewlekłe mikstury. Już od dawna nie miałem tak rozwiniętej serii survival, w której potrzebowałbym zdobyć przewlekłe mikstury, pozyskując oddech smoka. Tak naprawdę nigdy ich nie kraftowałem. Od ciekawostka. I miejsce 4. Tak naprawdę zaraz będzie podium, jednak pamiętajcie, że w tych 4 pierwszych przedmiotach są przedmioty, których nigdy nie kraftowałem, więc tak naprawdę są one na równi. I tym nigdy przeze mnie nie kraftowanym blokiem jest czerwony piaskowiec. Traktuję go jako blok dekoracyjny, choć na moje oko nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Poza tym blok oczywiście występuje również naturalnie, więc tym bardziej nie ma dla mnie większego sensu kraftowania. A w dodatku biomesa jest niezwykle rzadki. I miejsce 3. Żelazny włas. No tak, dodany do gry dokładnie w walentynki 2014 roku, nigdy ich chyba nie używałem, nie jestem pewien, czy może na jakiejś mapie, czy na jakimś serwerze, nie pamiętam, ale jestem pewien, że nigdy ich nie kraftowałem. Co ciekawe, drewniany włas również jest niepalny, więc tak naprawdę różnicą jest tylko czerwony proszek i wytrzymałość. Chyba nie ma gorszego sposobu na zmarnowanie 4 sztabek złota, choć to tylko moja opinia. I miejsce 2. Złota i żelazna płytka naciskowa. Płytki, które działają na nacisk, używane w mechanizmach z czerwonego proszku. Czyli inaczej, wagowe płytki naciskowe. No właśnie, mimo iż zostały dodane do gry 4 lata temu, nigdy ich nie skraftowałem, mimo iż tak naprawdę mają wiele ciekawych zastosowań. A jak z wami?
I miejsce pierwsze, czyli przedmiot, którego craftingu nie pamiętam. Nigdy nie chciałem go skraftować i nawet... Nieważne. Dobra, gulasz z królika. I tak jak wcześniej mówiłem, nawet nie pamiętam craftingu. To właśnie ten przedmiot wygrywa dzisiejszą listę najrzadziej craftowanych przeze mnie przedmiotów, albo raczej... najrzadziej i nigdy nie craftowanych przeze mnie przedmiotów. Nie dość, że wszystkie potrzebne produkty służące do skraftowania tejże potrawy przywrócą nam tak naprawdę więcej ilości punktów głodu niż sam gulasz, to jego crafting wywołuje u mnie niechęć do jego zapamiętania. Smutne, ale prawdziwe. A jak to u was z tym gulaszem? I to byłoby na tyle. A jak wygląda wasza lista najrzadziej craftowanych w grze przedmiotów lub bloków, możecie napisać w komentarzu. Pamiętajcie, że głównym założeniem tego odcinka jest oddanie przez was głosu w ankiecie, która znajduje się w opisie do tego filmu. Za tydzień pojawi się podobny materiał, jednak zgodny z waszymi głosami. W ankiecie możecie zagłosować na więcej niż jeden przedmiot, który craftujecie najrzadziej. Mam nadzieję, że z waszą pomocą projekt wypali. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!